Gdy pierwszy raz na tym placu się pojawiłem z burmistrzem i z włodarzami miasta, przestrzeń wydała mi się bardzo atrakcyjna, bo starodrzew, który tutaj widzimy, jest piękny. A największą inspiracją była sąsiedztwo szkoły muzycznej, która zaraz mi tam zaświtało, gdyś tu usłyszałem właśnie muzykowanie w tym pięknym skwerku. No i wracając do domu później w pracowni sobie tak rozmyślałem i właśnie zakwitła ta idea, żeby to z tego miejsca zrobić takie miejsce koncertowe, gdzie właśnie młodzież, a może nie tylko młodzież, która tam muzyką klasyczną się delektuje i ją ćwiczy, po prostu tutaj koncertowała. Włodarze podchwycili gdzieś tą ideę, w któryś tam z konsultacji i powiedzieli, no to spróbujmy to zrobić. Więc później zrobiłem 4 miniatury muzyków. Dzisiaj zamontowaliśmy gitarzystę i skrzypaczkę, a docelowo ma być jeszcze wiolonczelistka i trębacz. I oni wytworzyliby taką fajną aurę po tym okręgu, a środek byłby sceną dla muzyków. Jest jeszcze taki pomysł, żeby w podłożu, w kostkach brukowych, umieszczać też koncertujące gwiazdy, na przykład w Pidzyniu, które swoje koncerty tutaj dawały. Z taką tam datą, że tego a tego koncertował, z jego odręcznym podpisem, które można by w brązie wykonać. I z latami przybywałoby tych rodzynków, rozrastałoby się po parku, także stałby się taki skwer naprawdę muzyczny. Nie? Także jak ja tutaj myślałem o tym placu, to nie tyle widziałem rzeźby, co słyszałem muzykę. I to tę muzykę klasyczną, nie? Która w tej szkole obok się adepci się w szkole. Nie? W tym dziedzinie. Rzeźby są z brązu, na cokołach z piaskowca. Pierwsze rozmowy zaczęliśmy z początkiem roku, to było chyba zaraz po tym, po gdzieś styczeń. Nie? Pierwsze koncepcje, pierwsze rozmowy, później już plan 4 figur z rozmieszczeniem. Fizycznie rzeźbienie zaczęliśmy, bo tutaj poprosiłem kolegę, bo było dość mało czasu, Rafała Nowaka, a my z autorem właśnie gitarzysty w formie tutaj tej skali już 1:1, a ja skrzypaczki. Poprosiłem Rafała, żeby mi pomógł, bo ten dość harmonogram był dość szybki, nie? Bo chcieliśmy na wiosnę po prostu, żeby już ten plac zaczął żyć tą muzyką. Nie?